sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. Zdecydowanie. Nie, nie możemy tego tutaj zostawić. No to jesteśmy. Chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. Ale nie jesteście panami swych wspomnień, albowiem oczy wasze nie należą. Co się tak na nie gapisz? Moja znajoma kiedyś tu pracowała. Nie tylko. Hej, Vi. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Wyglądasz na zadowolonego. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Hernandez to wykorzystuje pięknie. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deshawn. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Wiktor. Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... Ale wiesz, no... To droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Thank you.
Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. A u ciebie co słychać? Wiesz, mi w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mhm. Ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie będziesz taki spokojny, co? No właśnie. Na moment oślepniesz. Bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? O, jest świetnie. No to pięknie. Pora na skaner. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Garda, durniu! Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie jej miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze.
nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max, tak? I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go wyzwładzisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Dexter DeShawn we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Jaka broń? Do czasu, aż stracę cierpliwość. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No i co?
Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgi. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kangusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Jeszcze jedno. Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chce, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Tex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chce.
Morley, to ja podjadę pod All Foods i trochę powężę. Hasta luego. Teraz mamy zamknięte. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Co macie? Wszystko. Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi? Macie gadane, to na pewno. To nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Wchodzę i już. Wystarczy mi. Łapię, o co chodzi. Super. To teraz dekalog. Zasady, które musisz znać. Po pierwsze, żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem. Nie wypełzłem spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy, Ulysses. Taką delikatną masz tę buźkę. Kontakty!
w czym taka dziewczynka jak ja. Ostrzejsze. Hej. Co dla ciebie? To nazwa klubu, Lizis. To od imienia właścicielki? Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease'em. Lizis Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z obrzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tigersi oddali to miejsce Moxom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Szukamy Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Jestem V. Mam tu umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Mhm. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. To... Evelyn Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. Senson? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Mm-hmm. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Właśnie mówię. Dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież oboje wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Więc jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? Przejdźmy do konkretów. Bo nie jestem tutaj chyba po to, żeby słuchać komplementów. Nie. Jesteś tutaj, żeby dowiedzieć się o czymś, co zmieni twoje życie. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki, co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiął się na wyżyny swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik?
z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chcę im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? No zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać wabank. Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Okej. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten Braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Vi, jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co możesz mówisz na mnie liczyć. I jak się zachowujesz.
Nie, nie, okay? Dziękuję. Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. To jest V. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz. Ale translator mimiki z Fujitsuki? Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała, ale matrycę wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. Wiem, wiem. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się. Najważniejsze, żeby V mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz V do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Okay. V, pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Właściwie co to jest ten surowy braindance? To się czymś różni od rynkowych? Gotowy braindance, o ile jest dobrze zrobiony, jest w stanie przekazać ci emocje i wrażenia, których nigdy nie byłbyś w stanie poczuć i przeżyć. Rynkowy materiał pozwala ci po prostu doświadczyć zakodowanych wrażeń. Za to surowy jest jak wirtual. Możesz się w nim swobodnie poruszać i zwracać uwagę na każdy szczegół nagrania. Edytorzy korzystają z tego trybu, żeby wyławiać właściwe emocje i modyfikować je. No dobra, ładuj tułeczek na fotel i zaczynamy. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Czekaj, co to za profil? Muszę dopasować model twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji braindance'u. Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mdłości. Trochę jak w spieprzonym wirtualu. Aha. A w najgorszym? Wysmażę ci synapsy. Ale spokojnie, nie dopuścimy do tego. Okej, okay, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Okej. Okay. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Będę musiał się tak kalibrować przed każdą edycją? Niekoniecznie. Poza tym przestaniesz narzekać, jak zobaczysz, jakie możliwości daje analiza braindance'u. Jeszcze sekundka. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś odpowiedniego. Co wybrałaś? To nagranie z napadu na sklep w Haywood. Amatorska robota, już nie pamiętam, gdzie to dorwałam, ale dla naszych potrzeb będzie w sam raz. Zaczynamy? Dobra, zaczynajmy.
Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Kasa, ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. Ten szok po postrzale. Ja to wszystko cały czas czuję, pamiętam. Jeśli tak boli moment śmierci, to... mogłaś mnie ostrzec. Prawdziwa śmierć boli bardziej. Nie jestem pewien. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy. Cofnij nagranie do samego początku. W porządku. A teraz przewiń nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz. Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fajtłapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Okej, tutaj. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Okej. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej! Okay. Chodź! Gówniarze pierdolone! Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie! A niech go chuj strzeli! I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Nie ma idzie, bo fachel! Jest, jest, na drugim! Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie.
biznes w nie chuj. Mamy promocję na dwa smaki. Curry i Seven. Na ciebie! Na ciebie, kurwa! Wszyscy! Wszyscy wam równie wiecie! Ej, wiecie! Promocję na dwa smaki. Curry i Seven. Na ciebie! Na ciebie, kurwa! Nie, wam powiedziałem! Kasa! Ty! Dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajebię, jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. No ruchy! Ruchy, ruchy, kurwa, co? Widzisz? Postrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Evelyn, bez udziału T-Bag wiele tu nie zdziałam. Judy, proszę. On chce tu wpuścić Netrunnera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. Pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży. Tak, jak planowałyśmy. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, Vi. Co tam? Hej. Słuchaj, mam tu materiał z Compeki Plaza. To braindance. Compeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Vi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jest.
jesteś tylko kawałem mięsa do rżnięcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Wkrótce się przekonamy. Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ale posłuchasz jeszcze tego. Wow, jest takiego szampana to jeszcze nie próbowałem. Zawieszony w jakiś smak jest podkręcony? Wyobrażenia nie. O świecie, którego już nie ma. Wkrótce będziesz mieć takie nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Przyjąłem do wiadomości. Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. Ci. Przepraszam, że musiałaś czekać. Interes. Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę i przejdzie. Mhm. Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Ja pierdolę. Jakbym sam się z nim. Skup się na istotniejszych sprawach, Vi. O tak. Brakowało mi tego. Ciebie. Wiem. Mej. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnatury. Kupię.
kawałem mięsa do wzięcia. Rozgość się, proszę. Skup się. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Zginiesz w słusznej sprawie. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Te dokumenty już znalazłeś, szukaj gdzie indziej. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów.
Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Jest to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec. To się wydaje śmieszne. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. T-Bug, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne brain dance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Spokojnie. Wszystko mam pod kontrolą. Jeśli wasz plan się posypie i oni mnie namierzą... Judy, odpuść. Nikogo nie namierzą. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Pozwól jeszcze dzięki, na Judy. Naprawdę. I nie martw się. Wiem, co robię. Przejdźmy się. No, co myślisz? Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Yorinobu? To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im? Czy takiej szarej myszce jak ja? Informacje o Yorinobu, o chipie, braindance z Konpeki. Perfekcyjny plan. Robota, która zdarza się raz na milion zleceń. Mhm. Dzięki. A teraz czekam na puentę. To po prostu brzmi za dobrze. Gdzie tu jest haczyk? No co ty? Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę masz wszystko pod kontrolą. Że nie pakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrzebię. Vi, nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym oboje. Uwierz mi, wszystko jest pod kontrolą. Już rozumiem, skąd tyle wiesz o Yorinobu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to was łączy. Łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Yorinobu nie spodziewa się takiego ruchu z twojej strony? Yorinobu nie ma o niczym pojęcia, wierz mi. Jest zbyt zajęty dopinaniem tego interesu z Netwatchem. Zresztą, nawet gdyby jakimś cudem zaczął cokolwiek podejrzewać, nie zdąży zareagować. Zadbasz o to. Prawda? Okej. Co teraz? Vi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn,
Nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację, a bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji, to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciał. I będę spalony. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fikserem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mhm. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Pan V. Masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z kompeki. Tybak już do mnie dzwoniła. Analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic. Zaraz się tym zajmę. Tybak mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc do dzieła, panie V. Taką delikatną masz tę buźkę. No, zapraszamy. ご旅行の際には、ぜひオービタルエアーをお選びください。